Bądźmy razem, zróbmy więcej. To myśl przewodnia Czesława Rynkiewicza na rozpoczynaną właśnie kampanię wyborczą i, jak mówi, przyszłą kadencję. Podobnie jak w latach ubiegłych, Czesław Rynkiewicz wciąż startuje bez szyldu partyjnego z lokalnego komitetu wyborczego wyborców Łączą nas Suwałki. Rozpoczynając spotkanie z dziennikarzami, aktualny prezydent miasta wygłosił podziękowania. I w tym miejscu chciałbym, korzystając z okazji, przede wszystkim podziękować mieszkańcom naszego miasta, Suwalczanom, za pomoc, za wsparcie, bądź niekiedy, a zdarzyło mi się, za słowa krytyki, ale takiej krytyki przepełnionej troską o nasze miasto, o suwalskie sprawy. Chciałbym również podziękować przy tej okazji moim współpracownikom, będę to czynił jeszcze niejednokrotnie, radnym Rady Miejskiej i wszystkim osobom, organizacjom, instytucjom, z którymi miałem kontakt, z którymi współpracowałem w minionej kadencji. Dokonania jego ekipy w ostatnich 4 latach zajęły spory pakiet prezentowanych na konferencji prasowej slajdów. Ogromna ich część dotyczyła szeroko pojętej edukacji i opieki nad dziećmi, inwestycji nie tylko oświatowych, ale też drogowych, proekologicznych, sportowych, mieszkaniowych i innych. Prezydent, a może raczej kandydat na urząd prezydenta w kolejnej kadencji, niewiele mówił jednak o dotychczasowych dokonaniach. Skwitował ten czas krótko. Mam, muszę powiedzieć, osobistą satysfakcję z tego, jak wyglądają dzisiejsze Suwałki. To, co działo w naszym się mieście w ostatnich tak naprawdę 12 latach, a szczególnie w tych 8 latach, działo się z moim udziałem, bądź też z mojej inspiracji. Czesław Rynkiewicz, przystępując do krótkiej prezentacji swojego programu wyborczego, stwierdził: spotykałem się w ostatnim czasie z bardzo taką pozytywną oceną mojej pracy, moich działań, i ta ocena płynęła nie tylko od mieszkańców, ale również od osób, które odwiedzają, przyjeżdżają do naszego miasta. Zależy mi na tym, żeby miasto, dzisiejsze Suwałki, one są już dobrze postrzegane. Postrzegane szczególnie dobrze na zewnątrz i postrzegane również przez osoby, które są w partii rządzącej dzisiaj. Takie słowa jak chociażby, które wypowiedział rok temu wicepremier Mateusz Morawiecki na swojej tam konwencji 1 właśnie lipca to było, przy susze. Mówił o kilku miastach i mówił o dobrym rozwoju gospodarczym Suwałk. Mam również wydawnictwo, którego tutaj nie zabrałem. Piękny artykuł napisany przez właśnie radnego Prawa i Sprawiedliwości z Białegostoku. I to nie był artykuł sponsorowany, który też bardzo pozytywnie właśnie skomentował, ocenił to, co się w Suwałkach dzieje. Wskazał też na liczne opinie mieszkańców, samorządowe rankingi, w których Suwałki zajmują wiodące pozycje. Nie chcę oczywiście tutaj oceniać swojej pracy i tego, co robiliśmy w tym mieście. Ocena będzie nam wystawiona za miesiąc. To mieszkańcy, to wyborcy ostatecznie zadecydują, jak nas oceniają. Wśród najważniejszych punktów swego programu Rynkiewicz wskazał między innymi nowe miejsca w żłobkach, bony opiekuńcze do zrealizowania w opiece nad małymi dziećmi przez pracujących rodziców, kolejne 150 mieszkań budowanych w systemie TBS, organizację wolontariatu senioralnego. Wskazał też na konieczność zadbania o jakość powietrza w mieście, nowelizację systemu dopłat do wymiany źródeł ciepła ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższym statusie materialnym. Jak poinformował, zależy mu na tym, by Suwałki były miastem obywatelskim. Zatem będzie starał się włączać mieszkańców w zarządzanie miastem. Wśród planowanych inwestycji wymienił dokończenie trasy wschodniej, nowe żłobki, dworzec kolejowy, towarowy na papierni w okolicy ulicy Turkusowej, rozbudowę szkoły podstawowej nr 4, budowę ulic osiedlowych. To, jak zaznaczył, zaledwie kilka z 20 poważnych inwestycji. Wskazał także na zamiar utrzymania
utrzymania niskich cen usług komunalnych przy jednoczesnym podnoszeniu ich jakości. Wyjaśniając hasło swojej kampanii, stwierdził: "Bądźmy razem" odnosi się do istnienia wspólnoty wolnej od podziałów i uprzedzeń, działającej na rzecz naszego miasta i mieszkańców. "A zróbmy więcej" ma się odnosić do dostrzeganej przez niego i przyszłych radnych potrzeby zrobienia wielu rzeczy, które uczynią Suwałki miastem lepszym do życia. Jaki cel chce osiągnąć zatem sam kandydat? Chciałbym, żeby właśnie ludzie, mieszkańcy mieli takie przeświadczenie, że warto żyć, warto pracować tutaj, warto zakładać rodziny i budować nasze miasto. Miasto szczęśliwych ludzi.